Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w Twojej piwnicy, w którym chciałem być jak Budda, czyli wjechać drogim samochodem na stok narciarski, ale niestety budżet odcinka wynosi 15,50, więc wjechałem tylko na parking na stoku narciarskiego w Chodzieży. Jak nie wiecie, gdzie jest Chodzież, to jest w Wielkopolsce. I co gorsza, wjechałem Volkswagenem Pytonem, znaczy Pytonem, nieważne. Tak czy siak, to, że jesteśmy na stoku narciarskim w Chodzieży, bardzo pasuje do tego samochodu, ponieważ stok narciarski w Chodzieży ma wysokie oceny, ale znajduje się w Wielkopolsce, więc nikt go nigdy nie doceni. I ten sam problem miał Volkswagen Pyton, ale po kolei. No więc Volkswagen Pyton to jest rzadki przypadek ciekawego Volkswagena. Spojrzycie na niego i powiecie: no chyba oczadział, jeszcze nie mogę mówić brzydko, za wcześnie w filmie. Przecież to jest jakiś przerośnięty Passat. No właśnie, i dlatego to jest ciekawe. Otóż ten samochód, cofnijmy się troszeczkę, powstał w czasach rządów Ferdynanda Piecha. Tak słyszałem, jak Niemiec wymawiał. Nie Piech, nie Pioch, tylko Pieś. Ale do rzeczy. Ferdynand Pieś był wnuczkiem Ferdynanda Porsche. Ferdynand Porsche, poza współpracą z austriackim malarzem, był też człowiekiem wielkiego talentu inżynieryjnego, robiącym ciekawe projekty. No i Ferdynand Pieś chciał też udowodnić, że jest w stanie podtrzymać dziedzictwo swojego dziadka. Za jego czasów Volkswagen zrobił najwięcej chyba ciekawych projektów i dziwnych w całej swojej historii. Na przykład wspomnijmy Volkswagena Lupo 3L, na którego wyjebał mnóstwo pieniędzy. Super samochód Volkswagen W12, o którym jeszcze będzie za chwilę przy okazji silników. Czy wspomnijmy Passata W8 legendarnego. A wreszcie, kiedy pan Ferdynand Pioch stwierdził, że idzie na emeryturę, chciał stworzyć swoje magnum opus Passata ostatecznego, czyli Pytona. I zaraz wam opowiem o tym oraz o tym, dlaczego ten wóz nie odniósł absolutnie, kurwa, żadnego sukcesu. Otóż Ferdynand Pioch nie odrobił lekcji z historii i jakoś mu zupełnie umknął fakt, jak Fiat przejechał się na modelu 130 luksusowym z silnikiem Ferrari 30 lat wcześniej. Ewentualnie po prostu odziedziczył po dziadku niemiecką megalomanię i uznał, że jest w stanie jako Niemiec zrobić to lepiej niż ci głupi Włosi. Tak czy siak zlecił swoim projektantom stworzenie luksusowego samochodu, który będzie wypuszczony pod marką Volkswagen. Plan już w tym momencie był genialny. Przypomnę, mówimy o samochodzie wypuszczonym w 2002 roku, czyli kilkadziesiąt lat po tym, jak wszyscy już dawno odkryli, że znaczek na masce ma znaczenie. Ale lepiej, Ferdynand Pieś stwierdził, że będzie pod tym znaczkiem Volkswagena w obudowie Passata chce stworzyć najbardziej rozwinięty technologicznie doskonały samochód luksusowy, który spuści potężny wpierdol Niemcom ze Stuttgartu. No Niemcy z Niemcami, wojna niemiecko-niemiecka, nieważne. I teraz, co jest najlepsze? Jaki był typowy klient Volkswagena? Rozsądny Hans. Nie mówimy wtedy jeszcze o Polakach, Polacy kupowali używane. Przychodził rozsądny Hans, chciał mieć wygodny, niezawodny samochód. Nie za bardzo interesował go luksus. Ale nie, pan Ferdynand Pieś zrobił dla niego Volkswagena Pytona, którego jak sobie zamawiał, to mógł wybrać drzewo z ogródka, które było analizowane, tak czy tak oglądałem, czy można go użyć do dekorów. No ogólnie wszystkiego tutaj było w opór. To wam jeszcze pokażę we wnętrzu, bo jest tu mnóstwo rozwiązań technicznych, których nie zrobiła wcześniej jeszcze konkurencja i które są naprawdę odlotowe. Niestety, cały ten kurwa genialny plan, cały ten wysiłek inżynieryjny rozjebał się o to, że to wygląda jak Passat. Tak można w skrócie podsumować historię Pytona. On sobie gdzieś tam po cichu zaczął znikać. Wycofano go ze sprzedaży w okolicach 10-11 roku, może 12 w Europie. W Chinach jeszcze się utrzymywał trochę dłużej, chyba do 16 roku, ale popyt na te wozy nigdy nie był zbyt duży. Co jest w ogóle swoją drogą ciekawe, ten wóz w kategorii luksusowych
zajmował bardzo wysokie miejsca, jeśli chodzi o ranking niezawodności. I to pomimo zastosowania wadliwych silników, zwłaszcza czy wadliwych, po prostu ciężkich i upierdliwych w serwisie, jak na przykład W12, które ledwo się tutaj, że tak powiem, mieściło, ale o tym wam opowiem już pod maską. Natomiast teraz płynnie przejdźmy z historii do stylistyki, ponieważ o stylistyce będę mówił naprawdę krótko, bo nie ma tu o czym mówić. No więc stylistyka jest tym, co sprawiło, że ten samochód nie osiągnął żadnego sukcesu. Ponieważ jeśli ktoś kupuje samochód za pół bańki i więcej, najprawdopodobniej wykonuje zawód, w którym ten samochód musi być reprezentacyjny, by, nie wiem, konkurencja, kontrahenci traktowali go poważnie podczas negocjacji, musi podjeżdżać samochodem, który pokazuje, że jest człowiekiem poważnym. No i zgadnijcie, czy nie wiem, prezesa firmy produkującej cegły interesuje, jaka jest gama modelowa Volkswagena i odróżni Pytona od Passata? Odpowiedź brzmi nie. Więc to tak naprawdę wycinało ogromne grono ludzi, którzy potrzebowali samochodu luksusowego i reprezentacyjnego. No bo to wygląda jak Passat. Od przodu Passat B6 jak na moje oko, B7 w sumie też jest podobny, z tyłu też, takie bardziej napompowany, trochę większy, ale nikt na pierwszy rzut oka tego nie różnicuje. To nie jest po prostu wóz reprezentacyjny. Jeśli by się bardzo przypatrzeć, to trochę się różnią proporcje. Różni się słupek C, różni się sekcja bagażnika, jest więcej chromu, ale to są detale i na tym ten samochód się wyjebał. Totalnie się wyjebał. Zapytacie mnie jeszcze też być może, czemu to nie poszło jako Audi. Nie wiem. Cóż, to nie zmienia postaci rzeczy, że i tak jest to ciekawy Passat. I o ile z zewnątrz jest nieciekawy, o tyle jest ciekawy wewnątrz i ciekawe są jeszcze historie związane z zawartą w nim techniką, więc chodźmy sobie to obadać. W przypadku Volkswagena Pytona ciekawie robi się już na etapie otwierania bagażnika. Bo zobaczcie, można oczywiście ten bagażnik otworzyć za pomocą kluczyka, tutaj przyciskając, ale można też przycisnąć logo i on nam się otworzy. I teraz najlepsze. Pomyśleli tutaj nawet o takiej pierdole, żebyś się przypadkiem nie ubrudził smarem z zamka, więc ten zamek, zobaczcie, jest schowany i dopiero jak zaczniemy zamykać, to dopiero ten zamek się pojawi. Wow! Taka pierdółka. Chyba najbardziej w kręceniu na tym stoku narciarskim w Chodzieży bawi mnie to, że akurat zaraz będzie zachód słońca, to jest punkt widokowy, podobno najlepszy na rejonie, więc tu jakiś typ kręci przerośniętego Passata i opowiada pierdoły, a tutaj zjeżdżają się pary z całej miejscowości lokalnej, wbiega jeszcze jakiś biegacz. Także jest doskonale, jest dziwnie. Żeby było jeszcze dziwniej i żeby poczuli się jeszcze dziwniej, teraz zacznę opowiadać o jedynie słusznej rzeczy, która na pewno ma da więcej sukcesu niż wyprodukowanie Volkswagena Pytona. Mianowicie, jeśli potrzebujecie OC nawet na Pytona albo AC, to polecam wam skorzystać z porównywareczki jedynie słusznej takiej Zobacz, na której dostaniecie od razu listę ofert cen od różnych ubezpieczycieli. Są duże szanse, że wyjdzie wam tanio. Do tego dwa razy po 150 zł cashbacku, czyli takiego zwrotu pieniędzy. I jeszcze link polecający, który jak wyślecie, to dostaniecie po 50 zł za każdym razem, jak ktoś skorzysta. Także w sumie 12 na 10. A teraz chodźmy do wnętrza. I zobaczcie, ile tu jest po prostu miejsca. Przecież tutaj to pewnie by można garbusa zmieścić całego. To jest ciekawostka. Często w luksusowych limuzynach na progu miałeś logo firmy. Czy to była Lancia, czy to był Mercedes. Na progu było logo. Tutaj wiedzieli, że logo Volkswagena jest kurwa nielubiane, więc nie ma loga. No więc miejsca to tutaj są hektary wręcz. Po prostu hektary. Dość nisko jest tylko dach, ale to ze względu na tam dach panoramiczny, który musi mieć gdzie się schować. Poziom wykonania jest bardzo wysoki wszystkiego, co cię otacza. I teraz bardzo ciekawe, jak się usiądzie, to dopiero podnosi się tylny zagłówek. No, nie chcę ci akurat zadziałać, ale te zagłówki są takie, że one się wsuwają i zsuwają
zależnie od tego, czy poczują, że ktoś usiadł. Teraz, tutaj są ciekawe rozwiązania, mianowicie to jest chyba, tak, to jest zagłówek środkowy, ręcznie otwierany, który z tyłu ma taką zapadkę, żeby go złożyć. Tu natomiast mamy podłokietnik i co ciekawe, za tym podłokietnikiem można było sobie dokupić lodówkę. Sam podłokietnik, dwa cup holdery, takie same jak w Passacie. I jeszcze tu się otwiera, oryginalna apteczka, proszę bardzo. Sprytne, ładne, bardzo przyjemnie działa. I teraz, co jest ciekawe, powoli się zbliżamy, to wam pokażę z przodu. System nawiewów. To jest tutaj kompletny odlot po prostu, jeśli chodzi o system nawiewów, co się dzieje w tym samochodzie. I zobaczcie, że tutaj z tyłu też można sobie tymi nawiewami sterować. Co ciekawe, mamy tutaj też dostęp od z tyłu do infotainmentu, czyli jeśli wiezie nas kierowca, to my tu sobie możemy wybierać muzyczkę, głośność i tak dalej. Kolejna ciekawostka, jak na samochód z lat już z XXI wieku, liczba popielniczek. Jedna, druga i tam, jeśli dobrze patrzyłem, są jeszcze dwie z przodu. Na zasadzie, no, wy tam, wiecie, biedni, macie być zdrowi, żebyśmy nie musieli łożyć na wasze zdrowie, ale my to sobie będziemy jarać. Tutaj na przykład mamy lusterko podświetlane po obu stronach z tyłu. Jakbyśmy chcieli zobaczyć, czy dobrze wyglądamy. Zestaw oświetlenia też jest obecny. No i otwierając drzwi, już widzimy, że absolutnie nie mamy do czynienia ze zwykłym Volkswagenem Passatem. No oczywiście regulacja siedzenia w ogromnym zakresie, bla bla bla. Po pierwsze mamy do czynienia z zaskakująco ładnie zaprojektowanym wnętrzem. Naprawdę, jak na Volkswagena, to tu jest przerażająco ładnie. Zwróćcie uwagę na coś nietypowego. Mamy tutaj całą deskę rozdzielczą, wykończoną w drewnie, która nie ma nawiewów. No i to jest właśnie bardzo ciekawe w tym aucie, ponieważ system nawiewów to też jest taki trochę magnum opus pana Ferdynanda Piecha i jego zespołu, ponieważ to nie jest zwykły system nawiewów. Otóż te nawiewy otwierają się tylko w przypadku konieczności, bo one są ukryte. Są ukryte tutaj, są ukryte tutaj i jest ukryte tam. Jak to działa? Otóż ten samochód, na ile może, stara się działać beznawiewowo, wentylować i utrzymywać temperaturę beznawiewowo. I robi to całkiem nieźle, to nawet słyszę, że wiatraczek coś tam sobie z tyłu robi co chwila, żeby utrzymywać temperaturę w środku. I co ważne, ten wóz nie tylko utrzymuje temperaturę w środku, ale mierzy też jakość powietrza i wilgotność powietrza, ponieważ z tego co słyszałem, pan Pioch był astmatykiem i chciałby astmatycy mogli wygodnie przebywać w tym samochodzie, żeby ta klimatyzacja, ten system nawiewów im nie szkodził. Teraz jak to działa? Tu mamy, zobaczcie, temperaturę, tak? Ustawiamy sobie temperaturę niby zwyczajnie strefowo, ale to nie jest koniec regulacji, bo możemy sobie ustalić na przykład, co się będzie wydobywało z tego nawiewu. I możemy sobie dać, żeby było zimniej. Możemy dać, żeby było trochę cieplej z tego nawiewu. A możemy go ustawić na zero. Albo żeby było cieplej niż w pozostałych nawiewach. Tutaj mamy zero, czyli automatyczne otwieranie. A to chyba nam powinno otworzyć ten nawiew, ale nie jestem pewien. Ogólnie jest to tak, że jak nam zaświeci słońce gdzieś po bokach auta, to on otworzy nawiew tylko tam, gdzie świeci słońce, żeby schłodzić ten rejon, bo on sobie sprawdza, w którym rejonie samochodu zrobiło się cieplej lub zimniej i według tego koryguje po prostu działanie. Tylko no niestety nie wiem, jak teraz go zmusić do tego, żeby... O, mamy to. Udało mi się otworzyć wszystkie naraz. O, i teraz mogę regulować. Co jest w ogóle ciekawe, że nawet jak ja ustawię dość mocno ten nawiew, to tutaj prawie go nie czuć.
A jak jeszcze go zzeruję, to tu się nic nie będzie wydobywać. Zobaczcie, jak to jest fajnie podświetlone. Nieważne, to jest bardzo mądry system, który właśnie mnie pokonał. Nie jestem w stanie zrozumieć, jak działa nawiew w pytonie, ale działa w pyte nomen omen. Tymczasem, jeszcze co mamy ciekawego w pytonie poza tym niesamowitym nawiewem? A, wspominałem wam, milion popielniczek. I tutaj są takie dziwne koła, są to koła zespół Furia. Nie wiem, jak się ich używa. O, już wiem. No więc to są cup holdery. Zobaczcie, jakie ładne. Ale jakie się zamyka? A, tu jest taki zmyślny przycisk. I wychodzi nam powoli do góry. Tu mamy akurat zmyślnie ukryty. I nie dziwię się, że kurwa ukryty. Bo to jest panel z praktycznie przeniesiony 1:1 akurat z Passata. Więc to lepiej zasłonić. Pokrętło niby jest volkswagenowskie, ale ładniej ozdobione. Co jest jeszcze ciekawsze, mamy zaślepkę, czy nie mamy zaślepki? Nie mamy zaślepek, rozumiecie? Chyba jedyny samochód Volkswagena, w którym nie ma nasrane zaślepek. Tu mamy infotainment, ja się na tym nie znam, nie będę o tym pierdolił. Zestaw zegarów jest też ciekawy, bo niby wyglądają podobnie do typowo Volkswagenowych, ale mamy tutaj ten piękny, stylizowany napis Python. Tu mamy daszek panoramiczny. Cyk, fuch. Teraz kolejna ciekawostka. Otóż ten samochód można zarówno odpalić z kluczyka, jak i z bezkluczykowego start-stopu. Zapytacie, ale kurwa jak to? No normalnie, tak zrobili. W sumie mądre, bo jak coś się spierdoli, to zawsze jest, że tak powiem, opcja awaryjna. Tutaj możemy sobie zmieniać ustawienia zawieszenia. Możemy sobie podgrzać dupkę. Zawieszenie też można podnieść lub obniżyć. Przy czym on ma system automatycznego podnoszenia i jakby obniżania zawieszenia i utwardzania i poluźniania. Zależne od tego, z jaką prędkością po prostu jedziemy. A ja muszę zmienić baterię, więc to dobry moment, żebyśmy poszli zajrzeć pod maskę. No więc pod maską niestety akurat w tym egzemplarzu znajdziemy chyba najbardziej rozsądny wybór i najmniej luksusowy. Czyli 3-litrowe V6 TDI. Mocy temu wystarczy, ale to nie jest coś, czym powinniśmy się w tej chwili interesować, bo dużo ciekawszy był silnik, który tutaj rzadko można spotkać, mało kto się na niego odważył, czyli silnik W12, który, jeśli dobrze pamiętał, powstał poprzez połączenie dwóch VR6 2,8 i ten silnik był jednym właśnie z genialnych pomysłów Ferdynanda Piecha i ten silnik po raz pierwszy, jeśli dobrze pamiętam, zaprezentowano w obudowie zaprojektowanego przez Giugiaro super samochodu Volkswagen W12, finezyjna bardzo nazwa. To nigdy nie trafiło do produkcji, ale istniały prototypy, istniało, pokazywali to na różnych targach, było to nawet w jakichś tam grach. Miało to jakąś tam swoją historię, Giugiaro nawet opowiadał, że najpierw zaprojektował komorę silnika, a dopiero potem resztę samochodu, żeby wyeksponować ten wspaniały silnik W12 450 koni. Ten fragment z tym projektowaniem komory silnika akurat był całkiem trafiony, ponieważ na przykład w przypadku tego oto Passata, to znaczy Pytona, faktycznie jeśli macie tutaj silnik W12, to on zajmuje całą zasraną komorę silnika, i do wykonania większości prac trzeba ten motor wyjąć. I to był w ogóle absolutny, potężny odlot, że w XXI wieku, czy tam pod koniec lat 90. Volkswagen dopiero tworzył swojego własnego 12-cylindrowca, kiedy trend raczej był, żeby się wycofywać z tak ogromnych silników. Więc to samo w sobie było genialne, że oni wsadzili 12-cylindrowe bydle do czegoś, co wygląda jak przerośnięty Passat. No ale skoro wsadzili W8 do Passata, no to musieli dać coś większego. A poza tym, no to Python, jeśli oczekujecie, że będzie kosztował w naprawach tyle, co Passat, no to się przejedziecie. To są koszty napraw i serwisu samochodu raczej luksusowego. Także, może akurat V6 TDI nie tak strasznie, ale to i tak nie będą takie koszty jak koszty utrzymania Passata. I na tym się przejechało wielu właścicieli. No ale dobra. Mamy obczajone, a teraz chodźmy się przyjechać tym wozem, który bił wszelkie możliwe rekordy utraty wartości, bo jeśli się nie mylę, udało mu się chyba w ciągu 10 lat tracić około 90% swojej wartości.
10 lat po zakupie. Także przejedźmy się nim, bo moim zdaniem to jest totalnie przyszły klasyk i youngtimer. Bo jest doskonale bez sensu. Dobra, jesteśmy w Volkswagenie Bazadzie, znaczy w Pytonie. Przysuwam dupsko. I uwaga, start, stop. Wysuwa mi się kierownica, to jest fajne, ona pamięta, ona się wsuwa, żeby było wygodniej wysiąść. Poziom luksusu w tym samochodzie jest przerażający. Zaraz się przekonamy, czy w tym pojeździe jeździ się jak Passatem, czy jednak bardziej jak Pytonem. A, chyba rękaw. Rękaw się nie od... jest, w ogóle to jest ciekawe. Ręczny, zobaczcie, nie jest zrobiony jak w typowych Passatach, że tutaj, tylko jest w pedale, jak w Mercedesie. Zresztą myślę, że kompleks Mercedesa jest tutaj mocny. Bo on też nie jest agresywny w swojej charakterystyce. On jest raczej taki bujająco kojący. Jest oczywiście wygodny, fotel jest wygodny, jest dość twardy, ale to już takie czasy, że raczej samochody miały twarde fotele. Natomiast tłumienie nierówności jest tutaj rewelacyjne. W sensie, zobaczcie, jedziemy sobie teraz po gównianej drodze dojazdowej, szutrowej, na jakiś stok narciarski. I ja sobie w ogóle jadę na totalnym chilliku, nie? Tutaj coś tam lekko zabuja, tam pewnie chłop w Punto, kurwa, zaraz zęby straci. A ja tam w Pytonie, to wiesz, w Pytonie to nie przeszkadza. O, teraz były spore dziury. Nie, mu to nie przeszkadza w ogóle. Jedzie się konkretnie. Jeśli chodzi o wygodę... O, masz, odpadła kamerka. Pyton jest za duży. Nie jestem w stanie tam przejść teraz, żeby ją podwiesić z powrotem. Dźwięk to jest jak po prostu jak z Passatem. On nie prowokuje do jazdy jakiejś bardzo szybkiej. Znaczy fakt faktem, że no, ten 3-litrowy diesel nie jest najmocniejszą opcją, jaką tu można było dostać w żadnym wypadku. Jest nawet trochę, kurwa, słabawy. Turbo diesel oczywiście, TDI-k. Natomiast tutaj raczej się chce jechać dostojnie. To jest bardzo specyficzny wóz, bo on z zewnątrz nie zwraca w żadnym stopniu uwagi. Wtapiasz się w ruch, jakbyś jechał zwykłym Passatem. Tymczasem tak naprawdę jedziesz, kurwa, no, luksusową limuzyną. Więc jeśli ktoś szuka konkretnie wozu o takim zastosowaniu, że ma się nie wyróżniać, a ma być luksusowy, no to lepszego nie znajdziecie. Swoją drogą taka ciekawostka. Tam nie zwróciłem uwagi za bardzo na te zegary, bo wydawały mi się dość zwykłe, ale mamy tutaj jednak pewne ciekawostki, bo jest temperatura oleju, która pozwala nam określić, czy możemy już pałować samochód. Jest też, uwaga, tam temperatura, jest też ładowanie. Zapytacie, dlaczego to jest ważne? Otóż ten wóz ma tak dużo elektryki, że ma dwa akumulatory. Jeden do obsługiwania tylko elektryki w środku, a drugi do rozruchu silnika. Więc jak stracimy prąd, to nam tutaj nie będzie działać absolutnie, kurwa, nic. A i rozruch z kabli może być nieco problematyczny. Co jest jeszcze wspaniałe? Ten wóz totalnie nie daje ci znać, że jedziesz szybko. Przykładowo mamy sobie teraz, no, 90, troszeczkę przegiąłem, 90 na godzinę, jedzie się jak 50. Lekko słychać tylko koła i lekko słychać jednak tego diesla, ale poza tym cisza, spokój, aczkolwiek mimo wszystko czuć, że to jest Volkswagen. Zapytacie, dlaczego czuć, że to jest Volkswagen? Otóż to nie jest ten poziom wyciszenia, co w Mercedesie, to nie jest aż ten poziom izolacji od otoczenia. W sensie, mimo wszystko, jednak Mercedes, no, w kategorii odcinanie od otoczenia, no, Mercedes jest klasa, konkretnie. No, Pyton tego nie robi, aczkolwiek nie da mu się zarzucić, bo tu jest cicho, tu jest naprawdę cicho, tu jest przyjemnie, tu jest Volkswagen, Golf. To jest bardzo śmieszne, że tamten szrot na tej lawecie ma dokładnie ten sam znaczek, co to. To nie mogło się udać. Bardzo ważna informacja. Ten wóz też mam dzięki uprzejmości chłopaków ze stronki zdziś.com. Jest to taka stronka, na której macie codzienne raporty o klasykach, które pojawiły się na handelek. Macie też zbiór danych na temat tych
pojawiających się na handel właśnie samochodach sprzed kilku lat, analizy różne, także wpadnijcie, odwiedzicie ich stronę, zobaczcie, co tam chłopaki działają. No i teraz sobie robimy prawie stójkę, zobaczmy, jak on przyspieszy. Przyjemnie przyspieszy, nawet bardzo łatwo przegiąć pałę, jak widać, lekko. A nie jesteśmy w trybie sport, tylko ekonomisz, bo możemy sobie przestawić tutaj na S-kę, prawda? I jak walniemy z S-kę, to z niego robi się bydle i zwierzę. Znaczy, no, nie jest 3.0 V6. I teraz zobaczcie, co jest ciekawe. Mamy ustawioną jakąś tam zadaną temperaturę, nie świeci słońce, więc on bez otwierania nawiewów jest w stanie utrzymywać mi tą temperaturę i to nie jest tak, że mnie czuje, że jest jakoś duszno, że nawiew jest zamknięty. Nie, nie, on bardzo dyskretnie, i to zwróćcie uwagę, że nawet tam jest taki pasek z drewna z wyświetlaczami od czujników parkowania, tam też nie ma nawiewów. Także jest to rozwiązane, bene. Ten komfort jest fajny, tu są jakieś rozwiązania, które są nietypowe. Jestem naprawdę, kurwa, zaskoczony, że to jest Volkswagen. Ponieważ to jest bardzo ciekawy wybryk Volkswagena, kiedy to Volkswagen zrobił coś ciekawego zamiast tłuc po raz setny to samo. To jest bardzo rzadki przypadek i naprawdę to będzie young timer jak chuj, jeśli już nie zaczyna być. No dobra, 2002-2010 to jeszcze nie jest young timer, ale ja Wam sugeruję bardzo mocno obserwować ceny tych aut. One, jeśli jeszcze nie dotarły do dna cenowego, to niedługo to zrobią, zwłaszcza wczesne egzemplarze. I wtedy myślę, że to jest dobry moment, żeby sobie taki wóz kupić. Nie wiem, czy koniecznie na tym zarobicie, ale przyjdzie moment, że zdrożeją i sobie naplujecie w brodę, że nie kupiliście i nie obczailiście, jak się tym jeździ, bo jest to bardzo ciekawy wóz. Znaczy, kurwa, jest ciekawy, dopóki siedzisz w środku, ale z drugiej strony na zewnątrz się nie jeździ, jakby nie patrzeć, więc jeśli jesteś w stanie przeżyć, że wszyscy z ciebie lali, że masz, kurwa, Passata, zaskakująco przyjemny wóz jak na Volkswagena, zaskakująco ciekawy wóz jak na Volkswagena, zaskakująco dobry jakościowo, bo też wszystko, czego ja dotykam w tym aucie, to jest naprawdę dobrej jakości. Tutaj raczej wszystko jest dobrze złożone, fajne w dotyku. Kurwa, panie, niesamowite rzeczy tu się dzieją. Hatfu maluch. Dobrze, że mnie nie rozpoznał, bo jestem incognito w Passacie. No dobra, to tyle na dzisiaj, słuchajcie. Volkswagen Peyton, Pyton, Fyton, Sryton. Obserwujcie temat. Jak chcecie kupić rzadki przypadek ciekawego Volkswagena, to to jest ten rzadki przypadek. Pamiętajcie o jedynie słusznej porównywareczce od Mubi Pyle, którą macie w opisie, a ja sobie nawracam oddać samochód. Elo, do zobaczenia w kolejną niedzielę.